Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano. Na niebie, na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Amen. Kiedy? To było? To jest? Czy to będzie? Czy to jakaś poezja w Piśmie Świętym, żeby nam było tak fajnie? Na imię Jezusa zginały się kolana. Zginają się kolana. I jeżeli do tej pory zginają się te, które chcą, to przyjdzie taki dzień, że zegnie się przed Nim wszelkie kolano na niebie, na ziemi, pod ziemią. I czy komuś się to podoba? Czy ktoś w to wierzy? Czy ktoś ma jakieś inne myśli z tym związane? To w ogóle nie ma najmniejszego znaczenia. To się stanie. Jak powiedziałem, to się też już trochę dzieje i dzięki Bogu, jeżeli jesteśmy tymi, którzy swoje kolana zginają przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, to jest łaska i przywilej. I powinniśmy we dnie i w nocy dziękować Bogu za to, że nasze kolana zginają się przed Nim. A tym, którzy jeszcze swoich kolan przed Nim nie zgięli, zachęcamy, żeby to zrobili dzisiaj, żeby zrobili to dobrowolnie, bo jeżeli to się stanie, to o czym mówię, w przyszłości, to zegną kolana, ale będą błagać góry, pagórki, przykryjcie nas, osłońcie nas przed gniewem tego, który nadchodzi. Ale tamtym ludziom już nic nie pomoże. Druga ważna rzecz, bo ja się zgadzam z tym, co Robert powiedział. Tak, czasami jest tak, że Bożą obecność przeżywamy bardziej niż czasami. Jest to uzależnione od różnych rzeczy, ale w dużym stopniu od naszego nastawienia, od naszych otwartych serc, od modlitw szczerych, które wołały w ciągu tygodnia: Panie Jezu, przygotuj słowo na dzisiejszą niedzielę. Są wśród nas tacy, którzy przez cały tydzień wołali do Pana: Panie, przygotuj słowo na dzisiejszą niedzielę. Bo słowo to nie jest ten czas, który musimy przetrwać między dwoma fajnymi rzeczami, bo na początku śpiewamy i wielu to lubi, a już zupełnie na koniec mamy dobrą kawę i wielu to lubi. I dla niektórych ten czas, kiedy jest głoszone słowo, to jest czas, który trzeba przetrwać, żeby od jednego fajnego do drugiego fajnego dotrwać, ale to zupełnie jest odwrotnie. Nie, żebyśmy mieli coś przeciwko śpiewaniu albo kawie. Absolutnie, w kawie nikt nie ma nic przeciwko tym rzeczom, ale ci, którzy prowadzą u nas czasami przed kazaniem, mówią: tak, ja to bardzo lubię i nie chodzi o to, żeby to przed każdym nabożeństwem czy przed każdym kazaniem powiedzieć, ale czasami mówią: teraz przechodzimy do najważniejszej części naszego nabożeństwa i to jest słowo. I jeżeli chcemy się spotkać z naszym Panem, to musimy się z Nim spotkać w Jego Słowie. I Pismo mówi, obyśmy dziś głos Jego usłyszeli. I słowo obyśmy mówi nam, że to wcale nie jest takie oczywiste. Możemy być na najlepszym nabożeństwie i zupełnie nic nie usłyszeć. Co nam jeszcze w tym pomoże? Jeżeli Duch Pana na nas spocznie, to jest piękna pieśń przed samym kazaniem. Spocznij na nas, Duchu Pana, bo to jest duch rozumu, poznania,
mądrości. A więc tych wszystkich najważniejszych rzeczy, których potrzebujemy, jeżeli chcemy zrozumieć Słowo. A jeżeli Słowo dzisiaj zrozumiemy i ktoś się modlił, bo przypominając nam tą najdłuższą drogę we wszechświecie, czyli od głowy do serca, to niektórzy potrzebują całego życia, żeby to się stało. A dla nas im szybciej się to stanie, im szybciej ta wiedza przerodzi się na coś, co jest życiem w naszych sercach, a potem wychodzi na zewnątrz. I dzisiaj trochę spróbujemy pomyśleć i powiedzieć o tym, co wychodzi na zewnątrz, i zaraz do tego dojdziemy. Ale potrzebujemy, żeby ten duch mądrości, ten duch, który wprowadzi nas we wszelką prawdę. Pan Jezus powiedział, a ludzie tego nie rozumieli. No, umówmy się, że ludzie do dzisiaj, wielu ludzi nie rozumie tego, Pana Jezusa i tego, co On mówi. Ale Pan Jezus powiedział wtedy uczniom, lepiej dla was, żebym mnie odszedł. A co? Że co? No przecież nie może być lepiej. Piotr i Jakub i Jan ustami Piotra powiedzieli, Panie, jak dobrze nam tu być w Twojej obecności. Najlepiej zróbmy sobie 3 namioty. Nie wracajmy już do tego życia ziemskiego, gdzie trzeba pracować, prasować, gotować, coś tam. Zostańmy tu na górze. Ale tu na górze nie możemy zostać. Nie jesteśmy do tego gotowi. Świat nie jest do tego gotowy. Do nieba nie wejdzie nic nieczystego? Tak już słyszeliście to kiedyś? Do nieba nie wejdzie nic nieczystego. A więc poza tym jeszcze mamy rodaków naszych, o których powinniśmy się modlić. Też o nasze władze, a nie wiem, czy władze w Europie kiedykolwiek bardziej potrzebowały modlitwy niż dzisiaj. To ja nie wiem, czy kiedyś tak było. Ale dzisiaj musimy się modlić o władzę, żeby ten świat nie zdążył się stoczyć, zanim my z Ewangelią dotrzemy do niezbawionych ludzi. I niech nam Pan Bóg dopomoże w tym, żebyśmy do tych ludzi docierali. I to, o czym dzisiaj powiem, będzie takim trochę Bożym narzędziem w docieraniu do ludzi, choć nie tylko, to jest jakaś cząstka tego przesłania. I jeszcze proszę, miejmy z tyłu głowy to, od czego Robert zaczął, że mówi do nas ktoś, komu na nas zależy, mówi do nas ktoś, komu nasze życie nie jest obojętne, mówi do nas ktoś, kto nie chce, żebyśmy się pogubili i zatracili w tym życiu. Mówi do nas ktoś, ktoś, kto robi rzeczy, które nie zawsze są dla nas łatwe, tak? Czy wy macie inaczej? Bo ja mam wrażenie, że Pan Bóg robi takie rzeczy, które nie są dla nas łatwe. Niektórzy to tak brzydko nazywają, że Pan Bóg robi nam pod górkę. Nie, Pan Bóg nie robi nam pod górkę. Pan Bóg robi nam, żebyśmy razem z tym światem nie zostali potępieni. Tak jest napisane w Biblii. A więc te trudne rzeczy, jak wspomniał Robert, jeżeli jesteś dobrym rodzicem, to nie zajmujesz się tym, że temu dziecku przez chwilę się nie podoba. Dzieci tak mają. Dzieci poszły, to teraz mogę sobie pogadać, nie? Dzieci tak mają, że ciągle im się coś nie podoba, nie? Za mało cukierków, za mało zabawek, za mało smartfona, za mało nowych ubrań, za mało kolegów i koleżanek, no i jeszcze coś tam. A jeżeli my patrzymy na to, że jesteśmy takimi duchowymi dziećmi Pana Boga, to mamy inaczej? No, dzisiaj najbardziej nam dorosłym, bo teraz już o nas mówimy, to smartfona, nie, żeby nam ojciec w niebie nie zabierał, bo jest ważniejszy niż to i tamto i siamto. Czyli smartfona, żeby nam nie zabierał, innych zabawek, żeby nam nie zabierał, zdrowia, żeby nam nie zabierał i różnych innych fajnych zabawek, którymi się bawimy. A Pan Bóg czasami
zabiera. Ktoś miał pieniądze, potem nie ma. Ktoś miał zdrowie, potem nie ma. Ktoś miał jakiś tam przyjaciół, później nie ma. Ktoś miał dom, później nie ma. I tak różne rzeczy. I potem ludzie mało dojrzali mówią, Pan Bóg robi mi pod górkę. Ja myślę, że już to wybrzmiało, dzisiaj już nie chcę się rozwlekać, bo jeszcze nie zacząłem, za chwilę trzeba będzie kończyć. Pan Bóg nie robi nam pod górkę. Pan Bóg w swojej dobroci chce, żebyśmy tam, gdzie nie wejdzie nic nieczystego, żebyśmy weszli, żebyśmy się tam znaleźli. I uwaga na to, co teraz powiem. Żebyśmy lśnili jak gwiazdy na wieki wieczne. A nie wszyscy będą lśnić. Nie wszyscy z tych, którzy będą w niebie, będą lśnić jak gwiazdy na wieki wieczne. Więc kto będzie lśnił? Ci, którzy wielu prowadzą do sprawiedliwości. I obyśmy jeszcze po dzisiejszym dniu, po tym kazaniu, mieli jeszcze bardziej w sercu to, żeby wielu prowadzić do sprawiedliwości. I niech Pan Bóg nam w tym dopomoże. A jeżeli ktoś ma Biblię, a powinien mieć każdy, i najlepiej taką kartkową, bo nie padnie bateria, a w tych innych może paść bateria i wtedy to, co najważniejsze, nam umknie. Ale dobrze, że w ogóle mamy, chociaż w telefonie, Biblię. Ma jedną zasadniczą zaletę, że jest z nami wszędzie. Nawet jeżeli dowodu osobistego i prawo jazdy zapomnisz, wyjeżdżając z domu, to telefonu nikt nie zapomni. A więc mamy tam też Biblię i to jest taka jedna korzyść z tych nieszczęsnych smartfonów. Księga Jozuego 24. A potem przejdziemy na sekundę do Nowego Testamentu. I w Księdze Jozuego w rozdziale 24 od wiersza 14 jest napisane tak. Oddajcie tedy Panu zbożną cześć i służcie Mu szczerze i wiernie. Usuńcie bogów, którym służyli wasi ojcowie za rzeką i w Egipcie i służcie Panu. A jeśli by się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu chcecie służyć. Czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czy bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie. Lecz ja i dom mój, mówi Jozue, służyć będziemy Panu. I odpowiedział lud tymi słowy, niech nas Bóg uchowa od tego, abyśmy opuścili Boga Pana, a służyli innym Bogom. Gdyż to Pan, Bóg nasz, wyprowadził nas i naszych ojców z ziemi egipskiej, z domu niewoli i On uczynił na naszych oczach te wielkie cuda i strzegł nas przez całą tą drogę, którą szliśmy, wśród wszystkich ludów, wśród których ciągnęliśmy. I wypędził przed nami wszystkie ludy i Amorejczyków mieszkających w tej ziemi. Więc także my służyć będziemy Panu, gdyż On jest Bogiem naszym. I rzekł Jozue do ludu. Nie możecie służyć Panu, gdyż On jest Bogiem świętym, Bogiem zazdrosnym. Nie odpuści wam przewinień i grzechów waszych, jeśli opuścicie Pana. I służyć będziecie obcym Bogom. To On odwróci się, sprowadzi na was nieszczęście i wygubi was, chociaż przedtem wyświadczał wam dobrodziejstwa. Lecz lud rzekł do Jozłego, nie tak, ale Panu służyć będziemy. I ja nie wiem, czy można w całej Biblii znaleźć piękniejszą rozprawkę na ten temat, niż ta, którą przeczytaliśmy. No, my w zborze jedziemy trochę właśnie przez Jozłego, sędziów, przeszliśmy Rut, idziemy dalej. I widzieliśmy mnóstwo trudnych, złych chwil w życiu tam narodu izraelskiego. Wiele odstępstw, wiele nieposłuszeństwa. I czytamy to, patrzymy na to, żebyśmy uczyli się, jaki jest człowiek. Żebyśmy uczyli się i widzieli, i wiedzieli, co nam zagraża. Bo nam zagraża. Nam, czyli komu?
Tym, co się wczoraj nawrócili, czy tym, co się jutro nawrócą. Wszystkim. Bo jest w Biblii napisane, że diabeł chce, jeśli można, czyli nie trzeba być zwiedzionym, zwieść nawet i wybranych. A więc to nie jest tak, że jesteśmy skazani na zwiedzenie, na odstępstwo, na odejście od Boga, ale jeżeli ktoś jest dłuższy czas w Kościele, to spróbujcie tak zeskanować tych wszystkich ludzi, którzy przez Kościół się przewinęli. Ilu ich było, a dzisiaj ich nie ma. A więc to nam zagraża, nie? Kto uważa, że stoi, niech komu się wydaje, że stoi, niech baczy, co znaczy słowo baczy, niech zwraca baczną, czyli nie jakąś tam uwagę, niech zwraca baczną uwagę, aby nie upadł. Bo upadek, tak jak błogosławieństwo, one są w zasięgu ręki. To już do Kaina Pan Bóg mówił, grzech, nie, tak jak jest napisane, że Bóg nie jest daleko od każdego z nas, to wtedy do pierwszych ludzi na tym świecie Pan Bóg mówił, grzech nie jest daleko od każdego z nas. Grzech ludzie zawsze mieli w zasięgu ręki, a teraz w ogóle w zasięgu smartfona, to już w ogóle. A więc jest blisko, jest wszechobecny i wystarczy trochę się odsunąć. Dlatego też na tej konferencji, która była tydzień temu, mówiliśmy o tym, żeby zbliżać się do Boga i mówiliśmy o tym, jak zbliżać się do Boga i właściwie tą gwarancją taką, żebyśmy nie odeszli, odpadli, byli daleko, jest to, do czego Biblia nas zachęca, abyśmy przylgnęli do Niego, żebyśmy byli przylgnięci, czyli tak blisko, że bliżej się nie da. I to jest to, czego Pan Bóg nam życzy. I oby też dzisiejsze nabożeństwo nas do tego pociągnęło, żebyśmy do Boga się zbliżali. Ja nie ukrywam, że to, co mówię dzisiaj, jest trochę związane z moim głębokim przeżyciem tego, co było właśnie w Skierniewicach na konferencji, o czym trochę też sam mówiłem. I tak najbardziej to, co sam mówiłem, pobudziło mnie do dalszego rozważania tematu służby, bo jeżeli ktoś uważnie słuchał, mam nadzieję, że wszyscy do tego nas zachęcam, to temat służby bardzo mocno się przewijał przez ten rozdział. Wybierzcie sobie dzisiaj, komu chcecie służyć. Ja i mój dom służyć będziemy Panu. I byli ludzie, którzy służyli innym Bogom. I to słowo służba prawie, że przez każdy wiersz się przewijała. Ale jak przeczytamy Dzieje Apostolskie, będę czytał z 17 rozdziału. Może trochę się zastanowimy, o co właściwie w tym chodzi i jak to wygląda w Nowym Testamencie. Paweł jest w Atenach. Paweł jest w Atenach i o tym chodzeniu Pawła i o tym, co robił, co było i stało się jego życiem, też może kilka zdań powiemy. Ale zaczyna się nasz dzisiejszy urywek wierszem 22, czyli Dzieje Apostolskie, jeszcze raz, rozdział 17. I czytam urywek od 22 wiersza i tu jest napisane tak. A Paweł stanąwszy pośrodku Areopagu rzekł. Mężowie ateńscy, widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. Przechodząc się bowiem, oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano nieznanemu Bogu. Otóż to, co czcicie nie znając, ja wam zwiastuję. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ani nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czegoś potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. I teraz, co z tym zrobimy, jeżeli poprzedni urywek prawie w każdym wierszu mówi służyć, 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 a przechodzimy do Nowego Testamentu
I czytamy, ani nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czegoś potrzebował. I teraz, czy sugestia jest taka, że w starym to służyli, a w nowym to już nie służą? Nie ma takiej potrzeby albo możliwości, bo przecież Pan Bóg niczego nie potrzebuje. To On daje i życie, i tchnienie, i wszystko. Może powiedzieć słowo. Ktoś was czytał ten pierwszy rozdział z Biblii, jak to ten nasz świat powstawał? Pan Bóg rzekł. Stało się. Niesamowite, nie? Niech pojawią się drzewa. No, jak myśmy tu mówili w Ruptawie, niech pojawią się drzewa, to kupiliśmy parę tysięcy sadzonek, wkładaliśmy do ziemi i podlewali i troszczyli się. I to już trwa 30 prawie lat. A Pan Bóg powiedział słowo i stało się. A więc z jednej strony mamy do czynienia z Bogiem, który mógłby... No, jest gdzieś nowy zbór, powiedzmy, zakładamy gdzieś nowy zbór i mógłby tak Pan Bóg zrobić, no już jest grupa ludzi, gdzieś muszą się spotykać. Niech stanie się kaplica. Może? Zgadnijcie w Kechu, ile zborów tak miało. Tak, może. No oczywiście, że może. Biblia nas uczy, że może. No, nie tylko kaplice. Mówi, niech stanie się 100 planet. A może ciągle stwarza. Bo uczeni nie wiedzą. My, to nasze, Biblia mówi, że nasze poznanie jest cząstkowe, nie? I uczeni mówią, no jest tyle miliardów planet, za rok mówią, jest tyle miliardów planet, a potem mówią, jest jeszcze więcej miliardów planet i właściwie ile ich jest. No my nawet nie wiemy, czy to oni nie wiedzą, czy Pan Bóg stwarza nowe. Bóg powiedział i stało się. Ale zobaczcie, jak powstaje nowy zbór, z jakiegoś powodu Pan Bóg nie mówi, niech stanie się kaplica, niech stanie się tamto. I jeszcze patrząc na ten nowotestamentowy tekst, ani nie służy mu się rękami, no szczerze powiem, jak żeśmy budowali tą kaplicę, to służyliśmy rękami. A więc jest jakaś niespójność w Bożym Słowie, czy nie wszystko wygląda tak, jak... Bo musimy czasami uważnie przeczytać to, co jest napisane. Tu jest napisane, nie służy mu się rękami, jakby czegoś potrzebował. To jest ta myśl. Czyli niczego, czego Pan Bóg potrzebuje, nie jesteśmy mu w stanie zrobić, wytworzyć, dać. To On nam daje. To od Niego mamy życie i tchnienie i co? I wszystko. Jest napisane w innym miejscu, że On świat i wszechświat podtrzymuje mocą swojego słowa. Wiecie, co to znaczy? Że gdyby przestał na 3 minuty podtrzymywać, to co by się stało? No byłby ten słynny wielki wybuch, o którym niektórzy marzą, że kiedyś tam był. On by się stał dopiero, gdyby Bóg, w którego nie wierzą, przestał podtrzymywać wszystko mocą swojego słowa. A więc rzeczywiście On daje nam życie i tchnienie i wszystko. To, że wstaliśmy dzisiaj rano, nie wszyscy wstali. To, że możesz podnieść rękę. Jak często podnosząc rękę mówisz, o cud się stał, podniosłem rękę. To przecież to jest wbrew prawu grawitacji, tak? Ale podniosłem. Bóg daje życie i tchnienie i wszystko. I nie służy mu się rękami, jak gdyby czegoś potrzebował. Ale służy mu się czasami rękami. Pamiętacie te bogate kobiety, które chodziły z Panem Jezusem? Mało o nich pamiętamy. Dlaczego? No bo Marię Magdalenę pamiętamy z powodu ilości grzechów i demonów. Bo inną Marię pamiętamy, bo to, co zrobiła, to był jakiś fenomen. Namaściła Pana Jezusa maścią, która kosztowała roczną pensję. Chcecie to szybko przeliczyć? Bardzo łatwo to policzyć. Niewyobrażalne pieniądze. Ludzie, normalni ludzie się obrażali. Mówią, no co ona zrobiła? No a Judasz to już w ogóle razy 1000, nie?
Można to było włożyć do mojej sakiewki, ja bym to sprzeniewierzył i byłoby fajnie przez jakiś czas do Bożego sądu. Pan Jezus wytknął im to, że oni w ogóle nie troszczą się o biednych i głodnych. To jakaś, nie wiadomo co w ich głowach spowodowało, że to powiedzieli, ale Pan Jezus mówił, zostawcie ją. Bo o tym, co ona zrobiła, będzie się mówić, dopóki świat będzie istniał. Bracie i siostro, czy o tym, co my robimy dzisiaj, będzie się mówić? Ma to znaczenie dla ludzi, dla świata? Więc tam jest jedna piękna rzecz napisana w tej historii. I ona ma wymiar bardziej duchowy niż fizyczny, choć fizyczny też miała. Wiecie, co tam jest napisane? Że dom napełnił się wonią, czyli zapachem tej maści. Tą maść było można wciągnąć do nosa wszędzie z tym wielkim wrażeniem jakiegoś piękna. Gdziekolwiek byłeś w tym domu, cały ten dom był przepełniony wonią, czyli zapachem tej maści. Poznaliście takich ludzi, którzy gdy kiedyś gdzieś weszli, to smród po ich wizycie ciągnął się jeszcze przez cały tydzień? Znacie takie historie? Takich ludzi? To się dzieje. A więc znowu Biblia pokazuje nam, że mamy wybór. O tym Jozue dzisiaj do nas mówi. My się nie zajmujemy tym, co Jozue mówił do nich. Oni dawno nie żyją. Oni już wybrali i tam się nie da nic zmienić. Jak odchodzisz z tego świata, już nic nie da się zmienić. To wszystko, co jest zapisane, jest zapisane. Tak jak robimy transmisję z nabożeństwa i to, co poszło w eter, tego już nikt nie zatrzyma. To już poszło. I ci ludzie, którzy żyli w czasach Jozłego, oni coś tam w tych swoich księgach zapisali swoim życiem i swoimi wyborami, a dzisiaj my zapisujemy nasze księgi. Albo ściśle mówiąc, gdybyśmy byli precyzyjni, bo Bóg daje życie i tchnienie i wszystkich, i to On tam swoim palcem zapisuje twoje życie, moje życie, Jego życie i jej życie. Życie wszystkich ludzi. I te księgi, bo Biblia mówi o tym, że jest ta jedna wielka, słynna Księga Żywota i staną przed Bogiem i znajdą się w niebie ci, których imiona są zapisane w Księdze Żywota. I dlatego dzisiaj musisz wiedzieć, dlatego dzisiaj musisz być pewny, czy twoje imię jest zapisane w Księdze Żywota, ale my o tym dzisiaj nie mówimy. My dzisiaj mówimy trochę o tym, że nasze życie jest zapisywane w księgach. To, co zrobiliśmy, gdzie byliśmy, co powiedzieliśmy, czego nie powiedzieliśmy, co mogliśmy. Co... I o Marii, tej niezwykłej Marii, jest napisane, że to, co zrobiła, spowodowało, że dom napełnił się wonią tej maści. I tam już nie było, Pana Jezusa już tam nie było, ale ten niezwykły zapach tam został. I tak bym chciał, żebyśmy my po naszym życiu, odchodząc z tego świata, zostawili tą miłą woń. Żeby ludzie wtedy, kiedy dawno już tu nas nie będzie, mówili, to było życie, które warto było przeżyć. I żebyśmy też sami dla siebie mieli tą świadomość, że to było życie, które warto było przeżyć. A więc Bogu się nie służy tak, jak gdyby czegoś potrzebował. To On daje życie i tchnienie i wszystko. No to po co służyć Bogu? Trzeba służyć Bogu? Przecież my mamy tyle rzeczy w życiu do zrobienia. Mamy swoje potrzeby, potem swoje rodziny, potem swoje dzieci, potem swoje wnuki, potem swoje prawnuki. Potem swoje, no rzeczy swoich mamy mnóstwo, zgodnie z tym słynnym powiedzonkiem, że wszyscy myślą o sobie, tylko ja muszę myśleć o mnie, nie? A więc naszych potrzeb mamy tyle, że wystarczy nam na jedno życie i drugie życie i trzecie życie. A jednak z jakiegoś powodu jest nam potrzebna służba, przepraszam, nam czy Bogu? Nam.
I to może dla niektórych jest odkrycie, że Pan Bóg tej naszej służby w ogóle nie potrzebuje. Gdyby zechciał, to by powiedział, niech stanie się kaplica. Gdyby zechciał, powiedziałby, niech stanie się ewangelizacja. Tak naprawdę, jak jesteśmy na ewangelizacji, to większą robotę robią ci, których nie widać, niż ci, których widać. Bo aniołowie, których z grubsza nie widzimy, zdarza się, że są widoczni, ale z grubsza ich nie widzimy, to oni są Bożymi posłańcami gwoli tych, czyli z powodu tych, którzy mają być zbawieni. I oni robią robotę, której no, czasami ludzie na ewangelizacji w ogóle nie wiedzą o tym, że tam aniołowie robią robotę, nie? Tylko po zakończeniu ewangelizacji kolejne słynne jam ci to nie chwaląc się sprawił, nie? A o aniołach? Czy nikt ich nie widział? My takiego przykładu używamy z Giszowca, który się wydarzył, że ktoś tam idzie, tam jest nasze stoisko z książkami, Bibliami i nasi ludzie, którzy tam stoją i rozdają i rozmawiają i przechodzi człowiek i on w ogóle nie przyszedł do parku na ewangelizację. On po prostu przechodzi, bo tam jest jedna brama, a tam jest druga brama. Ci, którzy tam bywają, to pamiętają. I on, jego celem było od tamtej bramy do tamtej bramy, bo to było krócej niż naokoło, bo ten park ma parę hektarów. I tak ludzie chodzą. I on przeszedł. W ogóle go nie interesowały nasze książki, nasze Biblie, nasi ludzie od świadectw i tak dalej. Ale jak przeszedł, stanął, odwrócił się, i wrócił tam. I zaczął rozmawiać, i zaczął pytać. I może wziął Biblię, albo ja nie wiem co, ale coś się wydarzyło. Wiecie, czemu to się wydarzyło? Bo tam był Boży posłaniec, którego nikt z nas nie widział. Bo aniołowie są Bożymi posłańcami, woli tych, którzy mają być zbawieni. A więc Pan Bóg robi swoje i Pan Bóg może powiedzieć, niech stanie się kaplica, niech stanie się 10, niech stanie się 100, bo przyjdzie przebudzenie, bo tysiące ludzi słucha Ewangelii i my tylko czekamy, kiedy te tłumy zaczną się nawracać, bo to, że każde kazanie wygłaszane jest, wysłuchiwane 500 razy, niektóre 5000 razy, świadectwo pod tytułem człowiek, który palił Biblię prawie 40 tysięcy razy, a jeszcze żeśmy książeczki nie wydali. A co będzie później? A więc Pan Bóg robi swoją robotę. Może inaczej niż na początku. My nie wiemy, dlaczego inaczej niż na początku. Na początku rzekł Bóg i stało się, a dzisiaj Pan Bóg to robi zupełnie innymi sposobami, bo Pan Bóg jest kreatywny. Myślicie czasem o kreatywności Boga? Fajnie o tym pomyśleć. Bo poszerza nam się horyzont. Zaczynamy bardziej sobie uświadamiać, z kim mamy do czynienia. Wyobraźcie sobie człowieka. Taki Robert, nie? On lubi, jak o nim mówię. Ma głowę, dwoje uszu, dwoje oczu, nos, usta. To już wiemy, czemu jedne usta i dwoje uszu. Żebyśmy dwa razy więcej słuchali, niż mówili. Wielu ludzi ma zupełnie odwrotnie, ale to jest z tego powodu, żebyśmy dwa razy więcej słuchali. Ale wyobraźcie sobie, że takich ludzi jest 8 miliardów na tej planecie. Nie ma dwóch identycznych. Jeżeli, nie wiem, jest tu jakiś grafik komputerowy na tej sali? Tak. Jest jeden, drugiego nie widzę. Mając tak wąski zakres, spróbujmy sobie wyobrazić, jak można 8 miliardów ludzi stworzyć i każdy wygląda inaczej. I nie inaczej jest z płatkami śniegu. Nie ma dwóch identycznych. Pada całą zimę, nie ma dwóch identycznych. A więc, bracia i siostry, to, co Pan Bóg chce nam dzisiaj powiedzieć, to, że Bogu nie służy się, jak gdyby czegoś potrzebował. A już w ogóle najgorszą rzeczą, jaką może nam się przytrafić, i widziałem niestety takich ludzi, którzy jak już coś jest do zrobienia w kościele, to przyjdą i gderają
zanim przyjdą i gderają wtedy, kiedy są i gderają, kiedy odchodzą. Bo nie ma nikogo innego niż ja. Nie mógłby tego ktoś inny zrobić? No mógłby. Wiecie, Pan Bóg ma takie niezliczone rzesze aniołów, że nie chcę, żeby wam było przykro, albo mi, ale tak naprawdę to on się może obejść bez nas, nie? Spokojnie obejdzie się bez nas. Wiecie, jaki jest problem? Że my się nie obejdziemy. My się nie obejdziemy. To my potrzebujemy Boga i uwaga na to, co teraz powiem. Wszyscy siedzicie tak, żeby ktoś nie usiadł z wrażenia. To my potrzebujemy służby. To my potrzebujemy służby. Wiecie, to co powiedziałem w Skierniewicach, było tam mało czasu, może jeszcze kiedyś do tego wrócimy, ale w tym naszym duchowym rozwoju, który przechodzimy, wspomniałem tam o tym, że zaczynamy w Moabie, czyli jesteśmy poganami, a skończyć mamy na weselu baranka w niebie. I tu jest przed nami cała droga, którą mamy przejść. I żebyśmy mogli poznać Boga, to my potrzebujemy służby. To, że Rut weszła pewnego dnia na pole Boaza, a była też na innych polach. I te pola są różne. I tam możemy, tam to nie jest zapisane. My mamy nauczyć się, czytając Biblię, umieć przeczytać to, co jest napisane tymi czarnymi literami, ale my musimy też nauczyć się czytać, czytając Biblię, tym, co między wierszami jest napisane. I tam to możemy zobaczyć, że tych pól, gdzie Rut pracowała, było więcej. I ona mogła zostać gdzieś, bo tam byli młodzieńcy na przykład, a ona była dziewczyna do wzięcia. A na innym polu może było lepsze jedzenie, tego nie wiemy. A na inne pole może było szerokie i przestronne, tak jak droga, która prowadzi na zatracenie. Ale ona pewnego dnia weszła na jedno pole. I tam było coś, czego ona nie potrafiła nazwać. Ja wspomniałem na konferencji o tym, że Andrzej Kulita nazwał to tak, poznając wierzących ludzi. Oni mieli coś, czego nie mogłem ani kupić, ani ukraść. Ale chciałem to mieć. I Rut zobaczyła tam na tym polu coś innego, czego nie było na żadnym innym polu. Tam była atmosfera, tam była Boża obecność. Tam było coś, że siedzisz, nie wiesz dlaczego, ale łzy ci płyną. Przyjechał Pan tego pola, pozdrowił serdecznie ludzi. Bóg z wami. Nie był to slogan. Wiecie, ubolewam, jak wielu wierzących ludzi tak zupełnie bezmyślnie witając się w zastępstwie za dzień dobry mówią chwała Bogu, chwała Bogu, chwała Bogu, chwała Bogu. Nie wiem, jak to z tego... Ja nie mówię, żeby się tak nie witać. Ja tylko mówię o tym, żeby nie robić tego bezwiednie. I tam na tym polu ja widzę, jak jest wypowiedziane to słowo Pan z wami. To nie brzmi jak slogan. Ale to jest życzenie dla tych wszystkich ludzi. A ci pracownicy, czasami niewolnicy, mówią... Niech ci Pan błogosławi. No, dzisiaj wielu pracowników, jak szef się odwraca, to wiecie, co mówią? Nie wiem, czy powiedzieć, bo tu są niektórzy pracodawcy. Nie chcę, żeby im było przykro. Mówią, a niech cię diabli. Jak szef słyszy, no to kochany szefie, nie? A jak się odwróci, a niech cię diabli wezmą. Na tym polu tak nie było. Na tym polu było to coś, czego czasami nie potrafisz nazwać, ale z jakiegoś powodu łzy ci płyną, twoja dusza chce śpiewać, coś się zmienia w twoim życiu. I wtedy Boaz powiedział, Rut, nie idź już na inne pole.
On to dzisiaj mówi do nas. Nie idź już na inne pole. Nie szukaj w prawo i w lewo. Jeżeli znalazłeś się w miejscu Bożej obecności, to zostań tu. Moi parobcy dają ci picie, jak będziesz spragniona. Moi parobcy dadzą ci jedzenie, jak będziesz głodna. A tak naprawdę Rut, czyli ty i ja, dostaniesz więcej, ale tego nie będziesz świadoma. Tego dowiesz się w niebie. I kiedy Rut już nie widziała i nie słyszała, może poszła się napić, to wiecie, co zrobił wielkoduszny, ten, który jest obrazem Boga Wszechmogącego dla nas, Boaz? Poszedł do swoich żeńców i powiedział tak, jak już macie te swoje snopy powiązane, bo wiecie, Rut zbierała tylko te kłosy, które tam zostały po żeńcach. Taki był zwyczaj w Izraelu. A Boaz powiedział tak. Powiedziałem Boaz, nie? On był Boaz, ale na imię miał Boaz. Powiedział, jak już macie te swoje snopy powiązane, to wyciągajcie kłosy z tych snopów i jeszcze rzucajcie dla niej, żeby miała więcej. Już to ktoś dzisiaj powiedział, że Pan Bóg chce, żeby jego owce miały i to w obfitości? Tak, już było powiedziane, że Bóg jest dobrym Bogiem, jest dobrym Ojcem. To Jego dobro wylewa się na prawo i na lewo. No, jeżeli próbujemy zdryfować, to wiecie, co robi dobry ojciec? No, to już Robert dzisiaj powiedział. Bo nie chce, żebyśmy z tym światem byli potępieni. To jest dobry ojciec. I wysłuchajmy tego przesłania dzisiejszego jako przesłanie od dobrego ojca. I dobry ojciec mówi do ciebie, wybierz sobie dzisiaj, komu chcesz służyć. Gdybyśmy wrócili do tamtego tekstu, oddajcie tedy Panu zbożną cześć i słusznie Mu. Czasami ludzie myślą, że ta zbożna cześć, którą oddajemy Bogu, to kiedy przyjdziemy na nabożeństwo i pomodlimy się, pobędziemy razem albo zaśpiewamy, no to już zbożną cześć oddaliśmy Bogu. Wiecie, co nas tego uczy, takiego sposobu myślenia? Przecinki, których nie było w oryginale. Ale czasami, jak przeczytamy jakąś rzecz, no, ta słynna, najbardziej znana, to jest wszystkiego doświadczajcie, przecinek, tego, co dobre się trzymajcie. I niektórzy to czytają tak, no, mam wszystkiego doświadczyć. No to idę na prawo, na lewo, gdzie mi wolno, gdzie nie wolno, bo mam wszystkiego doświadczyć. No, ten przecinek, który ludzie postawili, zrobił ludziom jakieś nieszczęsne pranie mózgu. Ale tam jest napisane, wszystkiego doświadczajcie, co dobre. Tego się trzymajcie. A więc to nie jest przyzwolenie na grzech. To jest nauka, żebyśmy tego, co dobre, szukali. Oddajcie Bogu zbożną cześć, służąc Mu szczerze i wiernie. To jest zbożna cześć. Nie jeżeli my coś wypowiemy naszymi ustami. Tak, no, kiedy się modlimy, musimy wypowiedzieć naszymi ustami, ale i to jest dobre, i miłe, i doskonałe, jak najbardziej. Natomiast zbożna cześć dla Boga to jest o wiele, wiele więcej. To jest nasza wierna służba dla Niego, której nie On potrzebuje, tylko my potrzebujemy, bo to nie jest tak, że On jakby czegoś potrzebował. On, jeżeli będzie potrzebował, to powie słowo i się stanie. Ale my potrzebujemy. To kiedy służymy, a możemy nie służyć? Proszę za szybko nie. Kiedyś kaznodzieja, który nas odwiedzał, mówił tak, jeżeli kaznodzieja zadaje pytanie, proszę nie śpieszcie się z odpowiedzią, bo to może być czasami niebezpieczne. No nie jest tak, że my nie służymy. Nie ma takiej możliwości. To, co tu jest napisane, uczy nas, że my ciągle służymy. Jest napisane, wybierzcie, komu chcecie służyć, bo jeśli nie służycie Bogu, to co robicie? To służycie Bogom amorejskim.
Nie ma trzeciej drogi. Nie ma czyśćca. Nie ma stanu bezczynności. Albo żyjemy dla Boga, albo żyjemy dla Bożego, dla innego królestwa, które jest, ale nie jest Bożym królestwem. Tak więc służymy cały czas. A Pan Bóg nam się przygląda. I to jest to, bo Jozue umiera, nie? Patrząc na rozdział, w którym jesteśmy, czyli ostatni księgi Jozłego, Jozue odchodzi z tego świata. I jemu nie jest obojętne, co stanie się z tymi ludźmi. Niektórzy mówią, jak mnie nie będzie, to sobie możecie łby pourywać. No to nie jest dobre myślenie. My musimy mieć, możemy od Jozłego się uczyć tej troski o ludzi, którzy zostają. On wie, że odchodzi. On, gdyby żył w Nowym Testamencie, to by powiedział, dobry bój bojowałem, wiarę zachowałem i tak dalej. Odłożony mi jest wieniec sprawiedliwości, w którym mi w owym dniu da Pan sędzia sprawiedliwy. W 19 wierszu jest napisane coś bardzo dziwnego, co znowu, jeżeli nieuważnie czytamy, to możemy mieć wrażenie, że to chodzi o to, żebyśmy Bogu nie służyli, bo tu nie możecie służyć Panu. Pierwsze zdanie brzmi, ale tu chodzi o to, że nie możemy służyć Panu, jeżeli nie jesteśmy gotowi iść na całość, bo się pogubimy w tym. Albo wchodzimy na tę drogę i powinniśmy iść? Wybierzcie, komu chcecie służyć. Pan Bóg nie mówi, służcie mi, musicie mi służyć, powinniście mi służyć. W ogóle nie musimy mu służyć. On niczego nie potrzebuje. Jest spełniony, jak był i będzie. Ale jeżeli mamy coś zacząć, a nie skończyć, a takich ludzi było mnóstwo, to lepiej się zastanówcie, lepiej pomyślcie, lepiej policzcie koszty, mówi Nowy Testament. Czy wchodząc na tą drogę, jesteście gotowi tą drogą iść do końca? A jeżeli nie jesteście pewni, że jesteście gotowi iść do końca, to może wejdźcie tydzień później, ale nie popełniajcie głupstw. Jeśli by się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, co za zdanie w Biblii do Izraela? Czy do nas chce Pan Bóg taką sugestię rzucić, gdyby się komuś z was wydawało, że źle jest służyć Panu? Może się tak wydawać komuś? No, obawiam się, że może, bo z jakiegoś powodu wielu ludzi nie służy Panu. Na tej konferencji, którą już trzeci raz chyba wspominam, zadałem na zakończenie pytanie pastorom, jak to jest w innych zborach? Czy w zborze średnio, statystycznie służy 93% ludzi? Czy 67%? Czy może 32%? Nie chcieliście wiedzieć, jak brzmiała odpowiedź. Ona nie brzmiała dobrze. I dlatego Jozue dzisiaj mówi, wybierzcie. Ale dobrze wybierając, służcie. Bo służąc Panu, tak naprawdę popatrzcie na ten drugi rozdział Księgi Rut. Co miał Boaz z tego, że Rut zbierała tamte kłosy? Nic. Stratę. Zjadła mu jedzenie, wypiła mu picie, zebrała zboże, które mogło być jego, a nawet te kłosy, które tam leżały na boku, ktoś by powiedział, no jak zostały, to by się zmarnowały. No otóż nie. Ziemia potrzebuje tego, żeby tam ta słoma została, była zaorana, ona użyźnia glebę wtedy. Czyli po ludzku, nie wiem, czy z takim akcentem można zakończyć kazanie? Ale po ludzku ten nasz przyjaciel Boaz
miał tam tylko stratę. A jeżeli pomyślimy o tym, że kazał jeszcze tym żeńcom z tych snopków gotowych wyciągać to zboże i jeszcze, no to jeszcze większa strata. To kto zyskał na tej służbie? No bo to, no przecież to Boaz ją prosi, żeby ona nie odchodziła. Ale kto skorzystał na tej służbie? Jeżeli Boaz stracił, to kto skorzystał? No Rut skorzystała. Noemi skorzystała. A może jeszcze inni skorzystali, z którymi te szlachetne kobiety, trzeba powiedzieć, podzieliły się jeszcze z biedniejszymi od siebie. A więc, bracie i siostro, Pan Bóg od nas niczego nie potrzebuje. Radzi sobie świetnie. Radził sobie świetnie 1 000 000 lat temu, 10 000 000 lat temu. No to co z tą służbą? Dlaczego cały długi rozdział mówi, wybierzcie, służcie, służcie, służcie? W moim życiu wszystkie najpiękniejsze rzeczy, które się wydarzyły i miejsce, w którym z łaski Bożej jestem dzisiaj, są owocem tego, że z łaski Bożej mogę być w jakiejś służbie. A ci ludzie, którzy nie są w służbie, no bo to nie jest tak, że jak ktoś jest na nabożeństwo, to już jest, no nabożeństwo to jest to błogosławieństwo Boże dla nas, to wtedy Duch Święty nam usługuje, mówi do nas, słowo posyła, błogosławi. Chodzi o normalne życie. Ale obiecałem jeszcze Pawła wspomnieć. 3 sekundy jeszcze. Prześledziłem to. Paweł się nawraca. Wiecie, co się zaczyna w jego życiu? No, pierwsze 18 lat czeka, aż Pan Bóg mu objawi, co ma robić. Bo ktoś mi kiedyś powiedział tak, no ja bym służył Bogu, ale ja nie wiem, co mam robić, a Pan Bóg mi nie mówi. Pan Bóg mówi. My nie zawsze słyszymy. Ale Paweł nie czeka na wielkie objawienie z nieba. Nawraca się, odwraca się i do tych ludzi, jak to było, spocznij na nas Duchu Pana. Wiecie, co się stało w życiu Pawła, jak spoczął na nim Duch Pana? Służył obcym Bogom, czyli Kościół prześladował. Duch Pana wstępuje i on służy Bogu żywemu i prawdziwemu. Najpierw klęka, bo jest ślepy, więc nie może nigdzie iść. Czeka, aż Pan Bóg przywróci mu wzrok. Wstaje i dzieli się świadectwem. Jeszcze nie mówi kazań, ale nie czeka, aż ktoś go nauczy kazań głosić, albo śpiewać, albo ewangelizację gdzieś tam robić na drugim końcu świata. On robi to, co może robić każdy nowo nawrócony człowiek. Idzie do ludzi, którzy jeszcze Pana nie znają i mówi, zobacz, co mi uczynił Wszechmogący. Byłem taki, jestem taki, byłem taki, jestem taki, robiłem to, robię to. A więc służba jest tym, czego my potrzebujemy. Nie służąc. Ja taki obraz mi przyszedł do głowy. Człowiek, który nie służy, nawraca się, ale nie służy. Jest podobny do człowieka, który urodził się i z jakiegoś powodu po urodzeniu się został w jakiejś dżungli, nie miał kontaktu z żadnymi innymi ludźmi. I on kieruje się jakimiś instynktami. Ma w sobie coś takiego, co się nazywa instynktem przetrwania. A więc w jaki sposób zdobywa sobie jedzenie, picie, ubranie niekoniecznie, bo kto mu powiedział, że trzeba się ubrać. Ale kiedy ktoś pokazywali w telewizji takich ludzi, to się zdarzało w historii. Ale gdyby taki człowiek znalazł się dzisiaj wśród nas, to dalej jest człowiek, ale zobaczy, jakby nasza komunikacja wyglądała. Jak patrzyłby na nas, jak na dziwaków, jak my patrzylibyśmy na niego, jak na dziwaka, ale z pewnością kontakt z tym człowiekiem byłby trudny, co najmniej trudny, nie? I my służąc, uczymy się, rozwijamy się.
Przede wszystkim dochodzi do nas ta myśl, Panie Boże, nie poradzę sobie bez Ciebie. Panie Boże, mam to zrobić albo tamto powiedzieć, ale czuję się taki bezradny, potrzebuję Ciebie. Największa lekcja, której się uczymy służąc, Panie Boże, potrzebuję Ciebie. Tak, potrzebujemy Go. On się raduje swoimi dziećmi, to czasami śpiewamy. Ale tak naprawdę naszej służby niekoniecznie, nie służy mu się tak, jakby czegoś potrzebował. To On daje życie i tchnienie i wszystko. Ale jeżeli chcemy zbliżyć się do Boga, jeżeli chcemy błogosławione życie przeżyć na tym świecie, to potrzebujemy bardzo, bardzo, bardzo tego, żeby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. I do tego nas wszystkich zachęcam. Amen.